175.5 points, 446.80 points, more than 500 points today. W październiku 1987 roku rynki finansowe wstrząsnął największy krach w dotychczasowej historii. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points. The day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. Amerykański indeks Dow Jones, który reprezentuje 30 najważniejszych firm w USA, w ciągu zaledwie kilku dni spadł o ponad 35%. Niemiecki indeks DAX cofnął 40% i japoński indeks Nikkei, który w tamtym czasie należał do najważniejszego giełd świata, cofnął o ponad 20%. Rynki na całym świecie zaczerwieniły się. I w dzisiejszym odcinku na podstawie dawnych wiadomości omówię, jak sytuacja ta była przedstawiana przez media, jakie wtedy panowały emocje i przede wszystkim, jakie były przyczyny tego krachu. Także dzisiaj materiał o charakterze edukacyjnym, który może pomoże Tobie odpowiednio zareagować w przyszłych turbulencjach rynkowych. Brzmi ciekawie? Zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na naszym kanale Giełda Inwestycje Trading, gdzie omawiamy kwestie związane z szeroko rozumianymi finansami. Kanał ten powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. W 1987 roku, podobnie jak dzisiaj, na rynku finansowym istniał strach przed silnym wzrostem inflacji oraz podwyżek stóp procentowych. Rynek w USA w październiku tego roku się niemal przepołowił. Dow Jones od szczytu do dołka cofnął o 41%. Największą różnicą w stosunku do czarnego czwartku z 1929 roku, kiedy to amerykańska giełda doświadczyła wielkiego krachu, było właśnie to, że tym razem sytuację tę dotknęły niemalże wszystkie rynki finansowe na świecie. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. Do końca października giełda w Hongkongu spadła o 46%, w Australii o 42%, w Hiszpanii o 31%, w Wielkiej Brytanii o 26% i w Kanadzie o 22%. Była to pierwsza w historii sytuacja, w której cały świat panikował w jednym momencie. Tego dnia doszło również do rekordowo wysokich obrotów. W trakcie dnia, kiedy sesja jeszcze trwała, mowa była o przehandlowanych 345 milionach akcji. Jednak do końca dnia papiery obrócone były ponad 600 milionów razy. Tak wysokiego obrotu rynek wtedy jeszcze nigdy nie doświadczył. Panika była ogromna, tym bardziej, że rynek odnotował tak silne spadki już kolejny dzień z rzędu. Niemiecka telewizja Tagesschau dzień ten opisało jako koniec świata. Przyczyny tak panicznych spadków wtedy nie były znane i media podawały najróżniejsze powody, od wojen handlowych aż do nadchodzącej wielkiej recesji. Jednak najczęstszym powtarzającym się tłumaczeniem spadków były obawy przed rosnącą inflacją oraz podwyżką stóp procentowych. W tamtym czasie inflacja z 1,5% w ciągu kilku miesięcy skoczyła do około 4%. I to było wystarczające, aby pobudzić wyobraźnię ludzi i wymalować w ich głowach nadchodzącą, galopującą inflację, czyli wzrost cen o kilkadziesiąt procent w skali roku. Sytuacja, która nadal była świeża w pamięci inwestorów. W tamtym czasie odnoszono się do lat 70., kiedy to inflacja w szczytowych odczytach sięgała 15%. Był to czas, w którym amerykański rynek akcji przechodził bardzo trudny okres. Giełda w tamtym czasie poruszała się w szerokim przedziale, gdzie hossa i bessa w krótkich odstępach czasowych na zmianę się ze sobą przeplatały. Innym często wymienianym powodem był bilans handlowy. On w tamtym czasie po raz pierwszy stał się ujemny. Oznacza to, że USA od tamtego czasu zaczęła więcej importować niż eksportować. I ta zmiana, jako że była czymś nowym, czymś czego amerykańska gospodarka wcześniej nie znała, uznana była za jedną z przyczyn tak silnych spadków na giełdzie. Dlatego też postanowiono osłabiać dolara, tak aby utrzymać konkurencję w stosunku do innych gospodarek. Tym sposobem próbowano zachęcić inne państwa do tego, aby importowały produkty z Ameryki, a nie z konkurencyjnych państw, jak na przykład z Niemiec czy Japonii. Początkowo ta strategia się też sprawdzała, bo bilans handlowy ponownie zaczął rosnąć. Jednak w rzeczywistości bilans handlowy nie ma żadnego wpływu na to, jak dana gospodarka się rozwija. Jest to kolejny przykład na to, że to nie wiadomości kształtują kursy na giełdzie, tylko kursy kształtują wiadomości. Reasons for the decline have been floating around for months. An accident waiting to happen, according to one analyst. Renewed inflation fears with a decline in the dollar, rising interest rates, and huge budget and foreign trade deficits, a nation living for too long beyond its means.
The results of the decline will hit millions of people in their investments, pension plans, their mutual funds, and eventually every segment of the economy. Higher interest rates, for example, will hurt the housing market. Media próbują każdy ruch na giełdzie jakoś wytłumaczyć. Kiedy akcje rosną, znajdą przyczyny tłumaczące ten ruch, a kiedy akcje spadają, pojawia się mnóstwo teorii i wytłumaczeń, dlaczego one spadają i dlaczego w kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej. W 1987 roku gospodarka radziła sobie bardzo dobrze. Przedsiębiorstwa wykazywały rekordowe zyski, ale jako że kłóciło się to z tamtejszymi wydarzeniami na rynku akcji, wskazywano obawę przed rosnącą inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i ujemnym bilansem handlowym. Kursy giełdowe w pierwszej kolejności uzależnione są od wyników finansowych przedsiębiorstw. Kiedy one rosną, kursy akcji również, a kiedy wyniki te spadają, dochodzi również do spadków cen akcji. W 1987 roku wyniki finansowe spółek się nie załamały i giełdowy krach na giełdzie spowodowany był innym wydarzeniem. Co najciekawsze, prawdziwą przyczyną spadku były programy komputerowe, które od początku lat 80. coraz częściej wykorzystywane były do zabezpieczania pozycji rynkowych. Gdy kursy na giełdzie zaczęły spadać, programy te rozpoczęły ewakuację z inwestycji, tworząc tym takie samonapędzające się koło. Spadki napędzały spadki. Sytuacja, jaka miała wtedy miejsce, pokazała postępującą globalizację. Świat w tamtym czasie nauczył się, że jest jednością. Dzisiaj powtórzenie tej historii, czyli jednodniowy spadek indeksów przekraczający 20% ze względów technicznych już nie jest możliwe. Obecnie, kiedy dochodzi do paniki i ceny indeksów spadają ponadprzeciętnie głęboko, dochodzi do przerwania sesji giełdowej, czego przykładem jest chociażby zeszłoroczny koronawirusowy krach. W nim, mimo że spadek był podobnie głęboki, to lokalny dołek wyznaczony został po dłuższym okresie czasowym. Więc podsumujmy sobie lekcję, którą wyciągnęliśmy z tej historii. Media znajdą wytłumaczenie na każdy ruch na giełdzie. Co wpływa na spadek jest drugorzędne. Liczy się sama zmiana ceny. Tę lekcję kieruję przede wszystkim do osób tradujących, ale również długoterminowi inwestorzy nie muszą się interesować przyczynami spadków. Bo gdy cena spada, można to wykorzystać do długoterminowej inwestycji, korzystając właśnie z okresowej przeceny. Jeśli z kolei tradujesz, należy odwrócić pozycję i w tym czasie zarabiać na spadkach. Ja doskonale wiem, że w teorii jest to łatwiejsze niż w praktyce, ale wraz z większym doświadczeniem na giełdę patrzeć będziesz w ujęciu zmiany ceny rynku, a nie w ujęciu przyczynowym. Ponieważ to, co ma znaczenie, to sama zmiana ceny. Bo właśnie na niej zarabiamy, a nie na wiadomościach, które może na nie wpłyną, a może nie. Koncentruj się na właściwych rzeczach. Tyle na dzisiaj. Jeśli spodobał Ci się odcinek i chcesz w przyszłości pozostać z nowymi na bieżąco, to zostaw suba, łapkę w górę. Jak dostawiasz suba, to koniecznie z dzwoneczkiem. Zachęcam też, żeby się podzielić tym materiałem z innymi. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć do większej liczby odbiorców i tym samym szerzyć świadomość i edukację finansową. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!